autor wygłosi referat na temat zagubiona natura ludzka. Tak, przygotowałam taki tekst w miarę krótki na temat tej natury ludzkiej i na ten temat, jak ona jest zagubiona. Zacznę od tego, że profesor Swierzaski zwykł mawiać, że dobrze czuje się w otoczeniu wytworów natury, a źle w otoczeniu wytworów człowieka. Człowiek oczywiście jest wytworem natury, a wszystko, co człowiek stworzył, jest wytworem jego kultury. Czyli w towarzystwie osoby ludzkiej, jego natury, profesor Swierzaski czułby się pewnie doskonalej, gorzej jest z wytworami człowieka. I tutaj moja taka refleksja, choć tutaj trzeba dodać, że wytwory człowieka, zwłaszcza w obszarze sztuki, gdzie najpierw trzeba niepojętego talentu, potem doskonalenia go, oddają piękno duszy człowieka i to powoduje zastygnięcie w zachwycie. Zanim przejdziemy do problemu natury człowieka, zatrzymajmy się na problemie natury ogólnie pojętej. Rozumienie natury zależy w dużej mierze od sposobu poznawania człowieka i otaczającego go świata. Naturą jest wszystko w przyrodzie, co istnieje bez interwencji człowieka, ale z nim włącznie. Choć są oczywiście teorie, gdzie wszystko jest naturą, czyli to, co zaistniało bez udziału człowieka i to, co wytworzył człowiek. Czyli cała zaistniała natura i całą kulturę, którą wytworzył człowieka, są też takie teorie, że to wszystko jest natura. Z naszego punktu widzenia tu i teraz stwierdzamy, że wszystko, co nas otacza, poznane, niepoznane, oprócz tego, co sami wytworzyliśmy, cała ta natura nam jest dana. My sami, będąc cząstką tej natury, też zaistnieliśmy i istniejemy w naturze jako niepojęty do końca dar. Zdaje się, że natura nie jest grą przypadków, tylko rządzi się koniecznymi prawami, zawsze racjonalnymi. Jest jednym wielkim, otwartym systemem. To natura ogólnie pojęta. Związana jest z prawami fizyki. I tutaj jest taki cytat z książki Hellera, Filozofia przypadku, że w siatce praw fizyki są takie wolne miejsca na działanie przypadku, ale jest ich dokładnie tyle, ile być powinno, by wszystko mogło raczej być, niż rozpaść się i nie być. Cała dana nam natura, włącznie z nami, samymi istnieje i nic na to nie wygląda, że mimo tego, że od czasu do czasu człowiek wieszczy różne końce, to póki co natura istnieje i żaden przypadek jej nie zagraża. Natura ludzka bywa określana jako szczególny typ organizacji żywych organizmów. Niewyjaśniony jest jak dotąd sam fenomen życia ludzkiego, który redukowany był i często jest do zjawisk fizyczno-chemicznych. W tym ujęciu już nie jest to tylko żywa materia, są to żywe systemy, a słowo szczególny typ, nie wiadomo dlaczego, jest szczególny i czym miałby się wyróżniać. Zaczęto też utożsamiać żywą komórkę z maszyną samosterowną, kontrolowaną przez zmagazynowane w niej informacje, a naturę ludzką miały zastąpić takie pojęcia z piętnem cybernetycznym, zapożyczonym z praktyki stosunków międzyludzkich, jak informacja, kod, przekaz, program, komunikacja, represja, ekspresja i kontrola. Jednak żadne próby określenia życia człowieka i jego natury jako systemu podobnego maszynom nie powiodły się. W maszynie od początku do końca wszystko jest proste i jasne, a w człowieku życie jest fenomenem niewyjaśnionym również przez nauki szczegółowe. Paradoks żywego organizmu, którego porządek informacyjny narasta w czasie i ma tendencję do organizacji, do wzrastającej złożoności, czyli do entropii ujemnej, już przeczy drugiemu prawu termodynamiki, które oznacza wzrastającą dodatnią entropię, czyli tendencję do bezładu molekularnego i dezorganizacji. Żywa istota funkcjonuje i rozwija się według jej własnej logiki, w skład której wchodzą nieokreśloność, bezład i przypadek, będące czynnikami wyższego stopnia organizacji i samoorganizacji. Człowiek na poziomie cielesnym i duchowym jest w stanie się regenerować i doskonalić. Taka jest jego natura. Nie da się tego sprowadzić jedynie do zjawisk fizyczno-chemicznych.
dziesiątki filozofów, uczonych, myślicieli, pisarzy i też prawników czyniło z natury idealny model ludzkiego życia. Człowiek nie jest bowiem istotą zamkniętą, wyodrębnioną, obcą naturze. Pytając o naturę człowieka, pytamy, kim jesteśmy i jak jesteśmy w świecie, w rzeczywistości, która nas otacza. Arystoteles nazywał naturą rodzenie wszystkiego, co wzrasta. Według niego jest to substancja, która jako taka posiada w sobie źródło ruchu. Nazywa naturę substancją, istotą, samodzielnie bytującym podmiotem, jako przedmiot definicyjnego poznania oraz oczywiście substancji będącym źródłem wszelkiego poznania. Tym samym takie byty są zdolne do posiadania określonej własnej natury. Wszyscy ludzie z natury dążą do poznania. To jest pierwsze zdanie metafizyki Arystotelesa. Człowiek dąży zatem do poznania natury, też siebie i swojej natury. Z filozofią, filozofii naturą nazywa się byt istniejący samodzielnie, zdolny do zdeterminowanego działania. Człowiek dąży do poznania natury, by móc ją zrozumieć i z nią współżyć. Poznając naturę, zawsze lepiej jest wyrazić ciągły podziw, nie poddać się lękom spowodowanym tym, że coś się nie daje poznać, zrozumieć czy ująć w języku. U stoików jednostkowa natura ludzka jest częścią natury kosmicznej wszechrzeczy. Natura ta ujawnia się w ludzkim działaniu, które powinno być z naturą zgodne. Właściwą naturę powinien rozpoznać rozum, to u stoików oczywiście, i zgodnie z tym właściwym rozpoznaniem powinno się żyć. Natura określa charakter życia człowieka. Człowiek działa zgodnie z naturą, gdy działa w porządku kierowanym przez rozum. Natura poprzez rozum wskazuje człowiekowi obiektywny ład moralny, za którym powinien on podążać, by żyć w harmonii ze sobą, ze współistniejącymi i z całym światem. Epiktet, Seneca i Marek Aureliusz, stoicy, podkreślali boskość natury, która jest godna czci i religijnej wobec niej postawy. Natury nie wytwarzamy, ją poznajemy. Natury poznawanie rzeczy istnieją realnie, tak jak realnie istnieją same rzeczy w wypoznawanej realnej rzeczywistości. Natura ujawnia się głównie w żyjących i działających bytach, które same w sobie i dla siebie są źródłem działania. Naturę pojedynczego człowieka, samą w sobie niesprzeczną i jednocześnie możemy określić jako podmiot działający, jako podmiot samodzielny istniejący, istotę będącą przedmiotem rozumnego poznania i jako źródło poznania. W naturze ludzkiej wydaje się być zakorzeniona moralność człowieka związana z synderezą, prasumieniem, bonum faciendum malum vitandum, czyli czyń dobro, zła unikaj, obecna we wszystkich kulturach, systemach myślenia i religiach znanych człowiekowi. Człowiek, przyroda, natura i kultura nie są i nie mogą być w opozycji, jak niektórzy chcieliby to widzieć. To, co jest dla nas ciągle jeszcze poznawczo, po części niedostępne, niepojęte, jest przyczyną naszego zaistnienia, zapewnia nam trwałość i równowagę naszego istnienia. Jest też dla nas niepojętym pięknem, określa naturę człowieka. Wraz z postmodernistyczną, antyhumanistyczną, skrajnie relatywistyczną, subiektywizowaną, zinfantylizowaną kulturę, zdominowaną przez spłyconą kulturę masową, zanika koncepcja człowieka związanego z naturalnymi prawami przyrody i swoistą własną naturę. Ten zanik, zagubienie własnej natury, staje się dla człowieka bardzo groźny, bowiem takiego człowieka traktuje się jako plastelinę do formowania tego, czego się chce. Bardzo łatwo jest go umasowić, uprzedmiotowić, by wykorzystać masy i pojedynczych ludzi dla korzyści i przyjemności tego przysłowionego 1% elit światowych, uzurpujących sobie prawo do uświęcania swojego prawa do posiadania świata i rządzenia nim według własnych zasad dla korzyści i zysków. Tak samo niebezpieczne jest wygaszanie natury człowieka w kulturze, prowadzące do eliminacji wszystkiego, co humanistyczne, ludzkie, dobre i mądre. Te pojęcia znikają razem ze znikaniem pojęcia natura człowieka. Rozumienie istoty człowieka i tego, co właściwe naturze ludzkiej, tego, co ludzkie, powinno prowadzić do wzajemnej, codziennie bardziej złożonej i coraz subtelniejszej integracji natury z kulturą. Natura ludzka jest skomplikowana, że tak bardzo, że trudno ją zdefiniować. Nie daje się jednoznacznie określić, czy genetycznie, kulturowo, biologicznie, ze wspomaganiem fizyczno-chemicznym. Co o naturze ludzkiej mówi nam nauka, która bada człowieka fragmentarycznie,
bez wyjaśniania, czym jest życie i bez wzięcia pod uwagę poziomu duchowego i wielu innych zjawisk, których metodami naukowych zbadać się nie da. Co nam mówi na przykład wiedza o naturze ludzkiej, że jesteśmy zwierzętami, ssakami z rzędu naczelnych, człowiekowatych, rodzaju Homo sapiens, że nasze ciało to układ czy maszyna składająca się z 30 miliardów komórek, produkowana i kontrolowana przez układ genetyczny, który powstał przez naturalną ewolucję, która trwała około 3 milionów lat. Poza tym, co nam mówi o naturze ludzkiej, to, że organizm składa się z połączeń węgla, wodoru, tlenu, azotu, a mózg, który pozwala nam myśleć, usta, mówić, ręka, pisać, to tylko organy biologiczne. Do rozpoznania natury ludzkiej wiedza ta wydaje nam się bezużyteczna. Natura ludzka nie ma tylko wymiaru materialnego. Cały proces kultury to proces uprawy ducha. Cała moc doskonałości ludzkiej, mądrości to moc duchowa, która realizuje się poprzez działania ludzkiej kultury duchowej. Człowiek, pozbywając się tej wynikającej z jego natury duchowej mocy i ograniczający się tylko do fizykalności i materialnego żywiołu natury samej przyrody, znajdzie się opuszczony w świecie mu obcym i okrutnym, bez znaczenia, sensu i celu. Wtedy degraduje się człowieka do zwierzęcia, popadając w straszliwą rozpacz i doświadczając bez sensu życia. Nawiązując do słów profesora Swierzaskiego przytoczonych na początku, możemy zatem stwierdzić, że człowiek poprzez swoje wytwory i żyjąc wśród nich jest coraz częściej nie ma styku z naturą, bo się od niej oddala. Na własne życzenie człowiek staje się wychodźcą z natury i zamyka się w betonowych klatkach, porusza się po betonowych drogach. Z natury często korzysta, nazywając ją terapią. Akwaterapia, drzewoterapia, agrilo, czyli ziemioterapia i tym podobne. Natura ludzka tkwi w wzajemnych relacjach, wzajemnych oddziaływaniach, w interferencjach człowieka z całym obszarem jego zaistnienia, istnienia w naturalnym świecie. Dobre życie we wzajemnych, dobrych relacjach międzyludzkich, radość istnienia i w końcu odczuwanie trwałego szczęścia nie da się ani ująć naukowo, ani jasno i wyraźnie określić. To są stany wyczuwalne na poziomie duchowym i właściwe naturze ludzkiej, stany, do których człowiek dąży i podąża. Spróbujmy tutaj ująć to, co nam się nasuwa, kiedy potocznie myślimy o człowieku, o jego naturze. Na pewno doświadczamy egoizmu ludzkiego, czynów okrutnych, nieludzkich człowieka, ale i też altruizmu, czy wręcz poświęcania życia dla ratowania innego człowieka, czy nawet obcej osoby. Wiemy też, że człowiek jest świadomy swoich czynów, odpowiedzialny za nie, czuje się dobrze, kiedy czyni dobro, i czuje się źle, upokorzony poprzez swoje czyny i wtedy stara się odpokutować swoje winy. Możemy tu powiedzieć, że w naturze człowieka leży duża potrzeba, wręcz konieczność poznawania i posiadania wartości oraz ich realizowania. Stan taki daje człowiekowi określoną radość życia według tych wartości. Pozbawiony bezpośredniego i intuicyjnego obcowania z wartościami, człowiek staje się głęboko nieszczęśliwy. Rozpoznanie, przyjęcie i realizowanie wartości tworzy konieczny stan do nadania życiu człowieka znaczenia i sensu tak, że przekształca każdy jego czyn i jego rolę w świecie. Bez tej świadomości człowiekowi trudno byłoby zaakceptować swoje bycie, swoje istnienie w świecie. Dzięki tym wartościom człowiek czuje się szczęśliwy. Wartości te trwają dłużej niż życie pojedynczego człowieka. Są też swoistego rodzaju mądrością i stanowią nasze dziedzictwo, czy inaczej mówiąc, dar przodków. Człowiek może z mocy swojej natury wytwarzać wartości mające piętno własnej osobowości, ale też może dar wartości, mądrości przeszłych pokoleń wzbogacać swoimi nowymi aktami twórczymi. Przez to doskonalimy siebie i przez swoje dzieła i mądrość działamy na innych. Człowiek jako wytwór natury, jako byt istniejący samodzielny, zdolny do zdeterminowanego działania, jako istota superżywa stworzył nowe sfery życia, życie duchowe, życie mityczne, intelektualne i życie w świadomości. Do tego człowiek cały czas się rozwija, co powoduje, że stopniowo oddala się od świata organicznego i zwierzęcego, tworząc swoją ściśle ludzką naturę, tożsamość rodzinną, religijną, kulturową, etniczną czy społeczno-narodową. Miejmy jednak zawsze na uwadze to, że także stały kontakt z naturą, życie w symbiozie, z nią harmonizuje życie człowieka na poziomie cielesnym i duchowym. Jaka jest nasza natura ludzka?
To pytanie i szukanie odpowiedzi na nie jest wciąż aktualne. Tylko odczuwanie swojej natury ludzkiej, bycie sobą, daje człowiekowi odczucie doświadczenia ukrytego sensu bycia i życia. Współczesny człowiek odczuwa konflikt pomiędzy naturą człowieka, a narzuconym sobie sztucznie wytworzonym, chwilowym i zmiennym porządkiem tylko i wyłącznie w celu uzyskania jak największej złudnej korzyści, przyjemności, co często nazywane jest dobrostanem, nieważne jakimi środkami i kosztem osiągniętym. I tutaj nawiążemy do tego poprzedniego wystąpienia, że właśnie te wszystkie środki uzależniające, one właściwie używane są po to, żeby człowiek wpadał w jakiś dobrostan. Ja mam bardzo duże, ja nie wiem ile z was tutaj brało narkotyki i jakie ma doświadczenie, ile macie znajomych, przyjaciół i rodzin, ale ja mam z tymi ludźmi często do czynienia i to się zaczyna od tego, że człowiek bierze te środki, bo chce odczuć taki dobrostan. Zobaczcie, WHO zmieniła definicję zdrowia i teraz WHO w definicji zdrowia jest napisane to, że człowiek jest zdrowy, kiedy odczuwa wellness, czyli ten dobrostan. I teraz dozwolone są wszystkie środki farmakologiczne, które nazywane są, że to jest leczenie. Czy wszystko jest leczeniem? I leczeniem jest to, żeby wprowadzić człowieka w ten dobrostan. I dlatego te prescription drugs, wszystkie, które mają leczyć człowieka, one go leczą i wprowadzają w dobrostan, tylko potem, co się dzieje z tym człowiekiem uzależnionym, to już nikogo nie interesuje. Do Polski już weszły te lekarstwa na dobrostan i nawet myśmy mieli takiego przyjaciela, który przyszedł i powiedział, że on się leczy, bo on ma prywatnego lekarza, który ma na recepty z Ameryki sprowadza tabletki na dobrostan. I on w tym dobrostanie żył, to był w ogóle reżyser bardzo, bardzo zdolny po szkole filmowej, on w tym dobrostanie żył chyba 10 lat i po 10 latach znalazł się w psychiatryku i teraz w ogóle do siebie nie wróci, bo nie ma takiej możliwości. Dzisiaj nikt już nie pyta, kim jest człowiek. Nie pyta o naturę ludzką, bo od razu odzywa się potrzeba odpowiedniego zachowania etyczno-moralnego z obowiązkiem, odpowiedzialnością za siebie i współistniejącego. Dzisiaj, kiedy świat wpływnej ponowoczesności atakuje człowieka prawem do źle pojętej wolności, do indywidualizmu, proponuje skrajny relatywizm i subiektywizm, kiedy głosi hasła anything goes, wszystko wolno, nie pytamy już, kim jest człowiek i przez to wygaszamy problem człowieka i też problem natury ludzkiej. Odejście od natury ludzkiej jest jednak tylko chwilowe, bo rodzi wewnętrzne napięcia, niepokoje, rodzi wewnętrzny sprzeciw wobec niebycia człowiekiem. Każdy wie, że jest człowiekiem i czuje wewnętrznie, kim jest w swojej istocie. Każdy wewnętrznie chce dobra dla siebie, może tej nadziejności, i współistniejących oraz dąży do tego, dlatego prędzej czy później zdaje sobie sprawę z utraconej natury ludzkiej. Każdy wie, czuje to i doświadcza tego, że z dobrym człowiekiem żyje się dobrze, a ze złym źle. Przeczuwamy też, że człowiek może wybrać dobro i nie jest skazany na zło, bo nie leży to w jego naturze. Głównymi zagrożeniami dla natury ludzkiej są nadmierne bogactwo, szeroko pojęty konsumpcjonizm, zyski, korzyści, przyjemności kosztem środowiska i współistniejących, odporność na poznawanie i wiedzę, bezmyślność, infantylizacja kultury i przez to infantylizacja człowieka, nauka, postęp technologiczno-informatyczny, ale bez humanizmu, bez relacji ludzkich oraz życie bez obowiązku i odpowiedzialności wobec siebie, współistniejących i otaczającego nas świata, czego przyczyną w dużej mierze jest pomijanie duchowego wymiaru człowieka. Dodać tu należy jeszcze traktowanie siebie samego jako produktu i wystawianie siebie jako produktu na globalnym rynku próżności, zewnętrznie obrabianie przez modyfikacje estetyczne tak, by jak najatrakcyjniej na tym rynku się zaprezentować. Skutkować to może tym, że realizowanie siebie jako projektu doprowadzi do tego, że człowiek nie rozpozna swojej natury, swoich talentów i możliwości doskonalenia się też wewnętrznego, duchowego, a kiedy te mody, trendy i style przeminą, taki człowiek zostanie, jak wszystkie inne produkty, niepotrzebnym nikomu odpadem, śmieciem.
odpowiedni będzie tu cytat z Nauki o człowieku Romana Ingardena. Każdy może tu wyczuć związek z tym, co się dzieje dzisiaj w kulturze. Jeżeli nasze dzieła są wysoko wartościowe, piękne, duchowo bogate, szlachetne i mądre, my sami przez to dobrze jemy. A jeżeli niosą w sobie ślady zła, szpetoty, niemocy, choroby lub obłęd, stajemy się pod ich wpływem gorsi, ubości, słabsi, chorzy. Inaczej mówiąc, wynaturzeni. Ale zawsze pomaga nam nadzieja. W naturze ludzkiej jest siła, w naturze ludzkiej jest nadzieja. Nadzieja, którą daje nam niepojęte życie w człowieku. To życie sprawia, że wszystko regeneruje się samoczynnie w niepowtarzalnym biegu ku przyszłości. To samo życie daje potrzebną siłę i nadzieję do tego, że potoczy się ona we właściwym kierunku, ku dobru, ku chronieniu siebie i nas przy tym. Jeszcze jedna myśl pozytywna, dająca nadzieję na to, że zawsze może być lepiej. Natura człowieka jest potężna, niepojęta i my wiemy, że Homo sapiens użył jak dotąd tylko niewielkiej cząstki potencjału swojego umysłu mózgu. Jesteśmy więc dalecy od wyczerpania możliwości intelektualnych, uczuciowych, kulturalnych, cywilizacyjnych, społecznych i politycznych spoczywających w społeczeństwie. Kiedy zatem człowiek realizuje istotę swojego człowieczeństwa i podąża za swoją naturą? Możemy spróbować odpowiedzieć tak. Wtedy, kiedy mocą swojego ducha rozpoznaje, rozumie i przyjmuje wartości dobra, piękna i prawdy. Najkrócej i najprościej można podsumować problem natury ludzkiej tak, że w naturze ludzkiej jest przede wszystkim rozumność. I dzięki tej naturze ludzkiej człowiek poznaje, tworzy i miłuje. Zawsze istnieje możliwość lepszej przyszłości. Nie wolno nam się uwolnić zarówno od rozpaczy, jak i nadziei. Dobrze jest uzbroić się w żarliwą cierpliwość i z tą cierpliwością nie poddawać się i żyć tak, byśmy mogli to życie odczuwać jako dobre. Tyle. Dziękuję bardzo. No i teraz. Marcin, tak, pierwszy krótki komentarz, że skąd takie przekonanie o tej wyższości natury w kontekście człowieka, bo chciałbym tylko zaznaczyć taki mały szczegół, że kiedy żyliśmy bliżej natury, w stanie natury, to na przykład 50% nowonarodzonych dzieci od razu umierało przez to, że żyliśmy blisko natury, bez odpowiednich środków czystości, bez wiedzy o higienie itd., itd. Później, nie pamiętam teraz dokładnych danych, ale do 5 roku życia też kolejny gigantyczny procent z tego umiera. I teraz pytanie. Zwykle się to pokazuje, wskazuje się na to, że takie myślenie jest troszeczkę, może być błędem poznawczym, że to co naturalne, to co z natury jest automatycznie lepsze, a to co wytworzone przez człowieka jest jakieś podejrzane. Ja bym na to bardzo uważał, bo tak jak chciałem się pokazać tym przykładem, nie uważam, aby byłoby to tak oczywiste. A po drugie miałem pytanie. Jeszcze pytanie o ten potencjał mózgu. O co chodzi z tym potencjałem mózgu? Bo jeśli chodzi o to, że rzekomo wykorzystujemy tam tylko 20%, to jest to kompletny mit i bujda, który się często powtarza, ale z punktu widzenia nauki nie ma z tym nic wspólnego. Czy może chodziło o coś innego? Mnie to zaciekawiło. Ja zacznę od tego końca. To znaczy tak, ty uważasz, że ewolucja człowieka jest zakończona na tobie? Jeżeli uważasz, że ewolucja człowieka nie jest zakończona na tobie, to właśnie w tej ewolucji tkwi cały potencjał. I wszystkiego, nie tylko mózg. Czyli chodzi o to, żebyśmy sobie uświadomili, że ewolucja człowieka nie jest na nas zakończona. I zobaczcie, co się dzieje w postmodernizmie. Wieszczy się ciągle koniec. Koniec kultury, koniec człowieka, koniec filozofii. Wszystkie inne końce. Jeden się nazywa filozof, że na nim kończy się w ogóle filozofia. Drugi się nazywa, że on stworzy w ogóle najlepszą religię i to będzie już w ogóle szczyt. Następny, nawet w dziedzinie sztuki, malarz mówi, Roman Opałka mówi, ja jestem ostatnim malarzem w ogóle w tej całej kulturze naszej. To znaczy, chodzi o to, żebyśmy trochę nabrali pokory i wiedzieli, że na nas nie kończy się ani kultura, ani rozwój, ani świat,
że to wszystko, że nie będzie żadnych końców, że to wszystko będzie się toczyć dalej i będzie się rozwijać, może coraz szybciej i dla nas właściwie w niepojętym kierunku, tylko mamy nadzieję, że w dobrym. Czyli tą nadziejność, nadzieję w tą nadziejność mamy, że będzie się rozwijała w kierunku dobrym. Poza tym ja tu ani nie wspomniałam, ani nigdy w życiu bym nie powiedziała, że jest wyższość natury nad tym, co człowiek tworzy. Ja uważam, że właśnie to powiedziałam, że w naturze tkwi taka niesamowita siła i dobrze, że człowiek po prostu korzystając ze swojej natury, doskonali to, co ma w swojej naturze i przez tą doskonałość się rozwija i na przykład człowiek rodzi się z jakimś niepojętym talentem. Jeżeli on tego nie udoskonali, to w ogóle ani nikt nie będzie tego wiedział, ani nie stworzy żadnego dzieła. I teraz, jeżeli ten człowiek rozpozna w swojej naturze ten talent i on go będzie doskonalił, to on będzie geniuszem. To on będzie geniuszem takim jak wielki kompozytor, muzyk, artysta, czy ten, który stworzy statek kosmiczny i tak dalej. Nie, ja tylko powiedziałam, że my po prostu wynaturzamy się przez to, że pierwsze zamykamy się w tych betonach i potem naturę traktujemy, wodę jak lekarstwo, powietrze jak lekarstwo, drzewo jak lekarstwo, a to jest nasze naturalne środowisko, z którym my powinniśmy w symbiozie żyć i to powinno być coś naturalne, a nie już jakaś terapia specjalna. Tylko o to mi chodziło, żeby to sobie uzmysłowić. Natomiast ja uważam, że nam rozwój i postęp jest niesamowicie potrzebny. Te nasze wytwory nam są potrzebne, ale one nam potrzebne są po to, żeby one nam służyły, żeby nasze życie było dla nas odczuwane lepsze, a nie żeby 1% światowych elit po prostu ze swoją chciwością zawłaszczał cały świat i grodził nam ten świat. I żeby powstały getta biednych i żeby twierdze bogatych. O to mi chodzi. Mogę tak, bo częściowo to moje pytanie zostało zapraszone, wcześniejsze pytanie, ale chciałam się odnieść do tego, do natury, walki natury i wytworu ludzkiego w sensie takim bardziej estetycznym, czyli na przykład architekturę, czyli środowiska miejskiego świata. Powołam się tutaj częściowo na Żyszka, który w jednym z filmów, gdzie był gościem, wypowiadał się na temat śmieci. Tak. I tego, w jaki sposób śmieci oddziałują na człowieka. I on postawił taką tezę, że zasadniczo walka ekologów z śmieciami jest dużą ilością zanieczyszczenia. O ile ma sens w kontekście niszczenia środowiska naturalnego, to nie ma jakiejkolwiek wartości w kontekście ratowania środowiska ludzkiego. W takim znaczeniu, że środowisko ludzkie to są te śmieci, ponieważ one są wytworem człowieka, które ewoluując, i tu mi się odniosło do tej ewolucji, o której Pani mówiła, ewoluując. I taka teza, pytanie do Pani. Czy możemy powiedzieć, że środowisko naturalne człowieka, a nie środowisko naturalne jako przyrodę, naturę, możemy uznać również za ewoluujące i o ile na przykład środowiskiem naturalnym człowieka pierwotnego będą, nie wiem, pałasy, albo w tym kontekście, kiedy on poluje, to są te wszystkie wytwory, które pozwalają mu funkcjonować z naturą, o tyle w tym momencie, w którym na przykład my teraz jesteśmy, wieżowce z betonu i stali będą naszym środowiskiem naturalnym, ludzkim, ponieważ są naszymi wytworami. Nie, kochanie, zobaczmy to właśnie w tym bardzo ostrym świecie tych śmieci. To znaczy, na miły Bóg, nie możemy powiedzieć, że śmieci są naszym naturalnym środowiskiem, dlatego że naszym naturalnym środowiskiem jest to wszystko, co nas ubogaca i na poziomie duchowym, i też nas rozwija. I na poziomie duchowo-cielesnym, czyli żebyśmy mieli harmonię i zdrowie cielesne, i zdrowie duchowe. Natomiast śmieci po prostu zagrażają i naszemu zdrowiu, i naszemu środowisku. Także to na pewno nie jest nasze naturalne środowisko. To jest to, co myśmy wytworzyli przeciwko sobie i przeciwko całemu światu. Ale to zostało znowu wytworzone w tym pędzie konsumpcyjnego, po prostu chciwej tej elity globalnej, która po prostu napędza tą globalną konsumpcję, żeby na tym uzyskać jak najwięcej
korzyści i przyjemności. Dlatego, że te śmieci są produkowane, zobaczcie tak naprawdę po co. Te śmieci są produkowane po to, żeby cały czas wzmagać konsumpcję i cały czas produkować, żeby produkować sprzęt, który się zepsuje, celowo po prostu produkować sprzęt tak, żeby on się za rok zepsuł i żeby sobie kupiła nowy. Celowo produkować nowe komórki, które pożądanie wzbudzają we wszystkich, bo on chce nową, a w szufladzie już 5 starych komórek. I to po prostu, to nie jest naturalne, to nie jest ani moim zdaniem kierunek ewolucji dobrej, ale to jest produkowanie czegoś, co nam zagraża i światu. To jeszcze mogę teraz odpowiedzieć, tak. Bo śmieci, odpadki, to jest jeszcze kwestia tego, jak wypowiadamy się o tym, śmieci, odpadki, bo w sumie odpadki i można degradować, a potem wykorzystywać ponownie. Można. I jakby można powiedzieć, że odpadkiem wspomagają się będzie jej skórka, która jest inicjatywa dla człowieka. Ale jakby bardziej chciałabym jednak przesunąć się w stronę architektury, bo tu wydaje mi się to jeszcze może bardziej ciekawe. Ten przykład śmieci to był przykład, który Żyżek podniósł bardziej, a mi wydaje się, że znaczącym będzie przykład architektury. To znaczy, czy budynek, w którym jesteśmy, na przykład teraz, nie jest przypadkiem naszym środowiskiem naturalnym. Nie. W tym kontekście, że jest naszym wytworem nadal i on jakby jest to pewne znanie tego, że my jako społeczeństwo, czy jako ludzkość właściwie, tworząc, budujemy to, co jest wokół nas, naszą naturę. I tu bym jeszcze spróbowała obronić jeszcze w inny sposób tą tezę, którą ja jakby poddałam pod dyskusję z Panią. Czy natura ludzka zawiera w sobie, bo teraz trochę się wpadłam w taką konfuzję, więc potrzebuję wyjaśnienia. Czy natura ludzka jest tylko pozytywna, czy zawiera w sobie elementy pozytywne i negatywne? Bo przez moment już miałam takie poczucie, że Pani uważa też, że to jest i pewien tragizm ludzkiego istnienia i natury i pewne pozytywy, czyli odczuwamy na przykład miłość czy nadziejność, a z drugiej strony popełniamy też czyny karalne, które częściowo również wynikają z natury i może próbowałabym to... To znaczy ja bym się tu znowu powołała do nadziejności Jacka, ja bym dalej twierdziła, że ta nadziejność jest w naszej naturze. Dlatego, że w naszej naturze jest to, żebyśmy my mieli nadzieję na to dobro, co nam służy, nam i naturze, która nas otacza. I to jest bardzo piękne. Natomiast co my robimy? Na przykład, jeżeli mówimy o tym domu, no to jest bardzo piękne, że my sobie to życie zrobimy wygodne, że my sobie zbudujemy dom i ogrzewanie, że my nie marzniemy, tak? Ale zobaczcie, co my robimy. My robimy rzeczy, których my w ogóle nie produkujemy, których my nie potrzebujemy. My budujemy domy, w których nikt nie mieszka. Zobaczcie, ta chciwa elita buduje sobie w każdej stolicy świata dom, w których oni mieszkają. Nasz producent wykupił 50 hektarów plaży w Brazylii, którą ogrodził i w ogóle tam nie jedzie i z tego nie korzysta. My grodzimy, wchodzą bogacze na przykład do wsi, gdzie ludzie mieli dostęp i drogi do wszystkiego. Wykupił sobie 3/4 wsi, oni nie mają dostępu bezpośredniego do miejsc, w których oni uczęszczali, tylko muszą obchodzić, bo on to wszystko ogrodził i tam w ogóle nie przebywa. To jest grodzenie świata, to jest zawłaszczenie świata. To znaczy to, co człowiek produkuje do tego, żeby ochronił siebie, żeby żyło mu się lepiej i wygodniej, no to przecież jest piękne. Natomiast w tej chwili my zauważamy, że my po prostu przesadziliśmy ze wszystkim. Już tak jak powiedziałaś o tej skórce pomarańcza, ale my tego pomarańcza owijamy w 3 różne opakowania, które my za chwilę wyrzucamy i jeszcze bierzemy go w jakiejś specjalnej siatce. Zobacz, przyniesiesz produkt do domu, ile ty wyrzucasz rzeczy, a jeszcze w tej chwili są takie badania, gdzie z produkowanej żywności jest tylko 30% zużywanej, a 70% jest żywności, która jest wyprodukowana, wyrzucana i nie jest używana. Także po prostu w tej chwili my przesadzamy ze wszystkim. Natomiast dobrze, że się budzimy, dobrze się zebudzimy. I to znaczy, oczywiście, zobaczcie, ile myśmy tych śmieci wyprodukowali. Zobaczcie, śmieją się wszyscy, że my teraz te śmieci w Polsce palimy i je przechowujemy w chmurze, tak? Takie dowcipy w internecie chodzą. Ale zobaczcie, do czego to dochodzi. I tu chodzi o to,
żebyśmy jednak się nad tym wszystkim zatrzymali. I ja znowu proponuję, zaczęli od siebie i zobaczyli wokół siebie, co my sami robimy. Dlatego, że jeżeli my od siebie w naszym domu nie zaczniemy, to po prostu jesteśmy tak samo zgubieni jak wszyscy inni. Czyli... Dobra, może ktoś się... Michał, może nam. Ja dwie kwestie, znaczy ja bym nie wyrywał zupełnie pomyli na postmoderni. Pierwsze dlatego, że sam problem w ogóle destrukcji takiego pojęcia jak natura ludzka, no to jest między innymi problem nominalizmu. To znaczy, czy my w ogóle jesteśmy w stanie się posługiwać powszechnikami, które mają cokolwiek wspólnego z rzeczywistością poza odniesieniem językowym, tak? I obawiam się, że to jest jednak dosyć fundamentalny, problem. Postmodernizm dodaje moim zdaniem dosyć ciekawy kontekst, a mianowicie taki, o którym chyba profesor Filek częściowo wspominał, problem uprzedmiotowienia. Czy nie jest czasem tak, że my posługując się pewnymi klasycznymi kategoriami, takim, no chociażby właśnie jak natura ludzka, no nie dokonujemy jednak pewnej ludzkiej, pewnej reifikacji specyfiki bytu ludzkiego. Arcyciekawy, tego w ogóle nie będę rozwijał, ale arcyciekawy moim zdaniem pod tym względem był spór pomiędzy Wojtyłą a Szkołą Kulowską dotyczący na przykład kwestii etycznych. Wojtyła wprost powie, że to jakby podstawowe hasło prawno-naturalistyczne, czyń dobro, unikaj zła, ono niestety właśnie ciąży mocno ku reifikacji i dlatego zaproponuję normę personalistyczną jako najbardziej podstawowy taki jakby przejaw prawno-naturalny. Więc pytanie jest, czy rzeczywiście jakby te wątpliwości, które zostały postawione raz przez nominalizm, dwa potem oczywiście przez science i całą masę różnych kontekstów, aż po postmodernizm, nie zawierał w sobie przynajmniej pewnej cząstki prawdy, że nie możemy posługiwać się kategorią natury ludzkiej tak, jakby w ogóle te wątpliwości się nie pojawiły. Druga kwestia, mam wrażenie, że z kolei tam, gdzie pani widzi pewne zagrożenie, ja bym widział pewną szansę. Szansa na wyzyskanie na nowo właśnie myślenia w kategoriach natury ludzkiej, jako czegoś wspólnego ludziom, czegoś, co jest w stanie uzasadnić, brutalnie, bycie człowiekiem przez ludzi, są właśnie science, które docierają do jakichś bardzo podstawowych mechanizmów, tkwiących jak u podłoża człowieczeństwa. Takich dosyć redukcjonistycznych, bo często biologicznych, materialistycznych i tak dalej, ale być może do pewnego przynajmniej stopnia metaideologicznych. Natomiast problem jest inny. Jak przejść, bo mam wrażenie, że u pani to dosyć płynnie wybrzmiało, jak przejść z opisu natury ludzkiej do kwestii jej normatywności. A to już jest niestety arcyzłożony problem. Na jakiej podstawie coś takiego natura ludzka ma być w ogóle czynnikiem normatywnym, a mało tego nienormatywizowanym jakby zewnętrznie. To znaczy, o ile ja się z pani postulatami ewidentnie zgadzam, o tyle nie zgadzam się, albo inaczej, mam duży problem z tym, że właściwie to wywala dużą część historii ludzkiej myśli, mówiąc na zasadzie, wróćmy do pewnego gdzieś tam momentu, a cała reszta, znaczy generalnie myśl ludzka w pewnym momencie pobłądziła, zawróćmy do pewnego momentu, olejmy to, co się wydarzyło. Co to byłby za moment, nie mam bladego pojęcia, ale takie odniosłem wrażenie.
wrażenie. Nie, to znaczy tak, może to, co ty wszystko w tej chwili powiedziałaś, to też jest jakiś tok takiego abstrakcyjnego myślenia filozoficznego. Natomiast może wróćmy... Nie, to nie jest w ogóle, broń Boże, żebyśmy sobie jakieś zarzuty dawali, bo to jest bez sensu. Natomiast nie, w życiu nie. Nie, słuchajcie, wróćmy w takim razie wróćmy do tego, że my jesteśmy ludźmi, tak? I wróćmy do tego, że my żyjemy w tym świecie, który jest. I teraz tak. Dlaczego jesteśmy ludźmi? To znaczy tak, no a kim my, a kim? No a kim ty jesteś? Ty jesteś człowiekiem, czy nie? Sekunda. Z faktu, że identyfikuję siebie jako człowieka i jestem współidentyfikowany jako człowiek, tak. Jeszcze nie wynika, że jestem człowiekiem. To jest właśnie problem nominalizmu. To, że my się wszyscy nazywamy ludźmi i generalnie traktujemy się jak ludzie, wcale nie oznacza... Proszę zobaczyć jedną prostą rzecz. Odwołam się do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku, gdzie jest wyraźnie mowa o godności człowieka wypływającej z natury ludzkiej, gdzie raz, nigdzie nie ma definicji człowieczeństwa i natury ludzkiej, mało tego, w preambule jest wyraźnie napisane, nawet gdyby się okazało bzdurą to, co proponuje ta deklaracja, to zachowujmy się tak, jakby to było prawdą, bo to jest jedyna szansa, żebyśmy się nie pozabijali. Ale to jest rozwiązanie czysto praktyczne. Ale dobrze, my określając siebie musimy coś przyjąć, to znaczy nie upieram się przy jakimś konkretnym nazewnictwie, ale upieram się przy tym, że tak jak my tu wszyscy siedzimy, tą taką a priori, przedrefleksyjną intuicją możemy określić, że tutaj siedzą istnienia. Nie musimy nawet nazywać jakieś ludzkie, ale my jesteśmy istnieniami, którzy istnieją w tej naturze, która nas otacza i jesteśmy też jakby jednością i częścią tej natury. I teraz w tej naturze my w jakiś sposób istniejemy i teraz w jakiś sposób my z tą naturą komunikujemy i z tą naturą żyjemy. I teraz zobaczmy, jak my z tą naturą żyjemy. To mogę bezczelnie dwa szybkie pytania? Tak. Proste. Embrion ludzki jest człowiekiem, posiada naturę ludzką, czy nie posiada? Uwaga, drugie pytanie. Hybryda ludzko-zwierzęca, którą najprawdopodobniej za chwilę... No my trochę, to znaczy będzie, tak, będzie poczekaj, ja ci powiem. My wchodzimy na obszar właśnie takich dyskusji, ale spokojnie, po to się tu spotkamy. Teraz tak, poczekaj, no nie, ale to rozmawiajmy. Jeżeli chodzi, tak jak powiedziałeś, embrion ludzki, to ja stoję na stanowisku, żebyśmy my po prostu rozmawiali o życiu człowieka. Dlatego, że jeżeli my będziemy mówili o embrionach, to będziemy tutaj, każdy będzie miał swoje zdanie i nie dojdziemy... Embrion ludzki jest człowiekiem, czy nie? Słucham? Embrion ludzki jest człowiekiem, czy nie? W embrionie ludzkim jest życie człowieka, i to nie jest życie słonia, kota i nikogo, żadnego innego istnienia żywego. Tak, życia, no tak, ale zobacz, oczywiście, w hybrydzie, ja nie wiem, o jakiej hybrydzie ludzko-zwierzęcy ty mówisz? Tak, bierzemy gamety, nie wiem, żeńskie, tak, ale człowieka, i bierzemy gamety na przykład męskie, nie wiem, strzelam, konia, i robimy hybrydę ludzko-zwierzęcy. No tak, za chwilę będziemy być może w stanie takie... No tak, ale poczekaj, Michał, ale poczekaj, spróbujmy rozmawiać o tym, co jest, a nie... Jest. Poczekaj, hybryda ludzko-zwierzęca jest, istnieje? My próbujemy to zrobić. Ale jeszcze nie zrobiliśmy i jeszcze nie istnieje. To znaczy tak, jak ja miałam wykład w mojej ukochanej szkole filmowej dla producentów o prawdzie, to powiedziałam, słuchajcie, prawda jest w rzeczywistości, natomiast wszystkie idee, kłamstwa, fikcje, wyobraźnie tworzą się w naszym umyśle. Jak ja im miałam powiedzieć, jak oni mają w produkcjach filmowych sobie radzić, używając to filozoficzne pojęcie prawdy, właśnie to ja im powiedziałam tak, słuchajcie, zawsze patrzcie, jeżeli macie ocenić, czy to jest prawda, czy fałsz, to patrzcie, czy za prawdą zawsze stoi coś, co istnieje w rzeczywistości, a jeżeli chodzi o kłamstwo, to ono zawsze powstaje w ludzkim umyśle. I teraz tutaj
Ja bym proponowała, żebyśmy my rzeczywiście rozmawiali o realnie istniejącej rzeczywistości i to, co my mamy w tej realnej rzeczywistości. To znaczy, my mamy nas, istnienia do siebie podobne i które my możemy, oczywiście, które są skategoryzowane jako gatunek ludzki, bo to jest tak skategoryzowane. Teraz tak, jeżeli my się na to nie zgadzamy, to my nie musimy tego tak nazywać. Ale wtedy, ja miałam ostatnio, mam przygotowany wykład o intuicji, jakby ktoś to wiedział, ale ta intuicja w tej chwili, ta przedrozumowa, przedrefleksyjna, a priori nam mówi, że tu jest ten pokój i że tu siedzą te istnienia. My nie musimy tego nazywać. To starczy, że my to intuicyjnie, jak to wy mówicie, młodzi, ogarniamy. I to jest ta pierwsza intuicja, która nam daje ten prawdziwy obraz tego, co tu jest. I słuchajcie, nie idźmy... Intuicja w historii ludzkości mówiła, że pewne kategorie nie są, pewne kategorie ludzi nie są ludźmi. Jakoś bez problemu ta intuicja się zmieniała. No tak, ale tak, kochani, trzymajmy się tej... To znaczy tak, ja nawet zakończyłam ten tekst o intuicji tak, że intuicja jest mocnym doświadczeniem, dlatego że jeżeli ja powiem sobie, ja jestem człowiekiem, to ja wiem, że ja tu jestem i mogę nazwać się człowiekiem, ale nie muszę. Wiem, że ja tu jestem jako ja, jako to istnienie, które czuje siebie, które siebie czuje i ja wiem, że ja jestem. A rozum mi powie tak, to intuicja mi mówi, to pierwsze, a rozum mówi tak. No ale udowodnij, że tu jesteś, bo jak mi nie udowodnisz, to nie uwierzę. To znaczy tak, jeżeli mój rozum nie uwierzy, to znaczy, że ja nie istnieję? Nie, tak nie jest. I dlatego wracajmy zawsze, co powiedział Husserl. Ja akurat doktora zdawałam z metody fenomenologicznej. Co powiedział Husserl? Zurück zu den Sachen selbst. Wróćmy do rzeczy samych w sobie. Jeżeli my jako istnienia w tej rzeczywistości, w tej naturze, zjednoczeni w jedności z tą naturą jesteśmy, to patrzmy zawsze na tą naturę. Natomiast nie twórzmy, sam powiedziałaś, nie twórzmy sobie ciągów logicznych w umyśle, bo logika umysłu jest piękna. Hegel stworzył tak piękny system i nurkowanie w tym umyśle, który stworzył taki system, ale Hegelowi zarzucali tak. System jest piękny, ale co on ma wspólnego z naturą? I co Hegel powiedział? Tym gorzej dla natury. Nie, po prostu rozróżnijmy to. Rozróżnijmy nasze istnienie tu, w tej realnej rzeczywistości i to wszystko, co się tworzy w naszym umyśle. Konfrontujmy to. I nie pływajmy, tak jak powiedziałaś, w tym logicznym, pięknym ciągu, który tylko w naszym umyśle powstaje. Ja się nie zgadzam, ale... No dobra. Ja proponuję przejść dalej. Może jakaś pytanie? Może przejdźmy do kuluarów i ja będę komentować w kuluarach.